Dzień dobry, cześć, witam w kolejnym odcinku z Farming Simulator 2019, oczywiście seria Felsbrun. W dzisiejszym odcinku weźmiemy sobie kredyt, kupimy pole numer 13, żeby już było tutaj ładnie, fajne, duże pole było zrobione. Albo może i więcej tego kupię później. Tu zaraz 14 kupił. Tu miał jeden wielki kawał. Tak zrobimy. Nie wiem, ile tego kredytu muszę wziąć jeszcze, ale się da spłacić. Na tym wielkim polu soja, tak. Dobra, tyle chyba mi wystarczy. Albo i nie wystarczy. Jeszcze kredzik muszę wziąć, bo tam to 300 tysięcy chyba kosztuje pole. Dobra, wezmę sobie do miliona. Najwyżej spłacę. No, 300 tysięcy, dobrze mówię. Jeszcze mamy 180 tysięcy. Będziemy zaraz działać z tym polem, spokojnie. To jest 800 tysięcy, to mnie nie stać na to. Coś trzeba było powoli się z tymi kawałkami. Kupię sobie 15. O, jednak nie stać mi na 15, dobra. Czy zobaczy, co tu się stało? A, bo fan zarypał tego. Wleksiona. Oczywiście sobie poza odcinkiem poprawię te mijaki tutaj. Na przykład ten. Tu przy asfalcie jakiś na pewno też będzie. Więc sobie to później poprawię, na spokojnie. Czemu fan jest znowu zablokowany? Przez auto pewnie. Oczywiście, że tak. A teraz pojedziesz? No, poczekaj, bo ja muszę zobaczyć, co oni tam piszą. No, na razie. Teraz muszę iść do Mila. No, na razie gram. Sobie to chyba jakoś ogarnie tutaj. A ja muszę zacząć, co mi to ogarnie. Dobra. Przyczepę zostawię na środku pola. O, jeszcze rzepak tu został. A, bo to do ostatniego odcinka został rzepak. Wykosiłem wszystko, mam skoszony rzepak cały. A rzepaku mam 570 ton. Po prostu było to do przyczepy wsypane po miniaturce i już nie wysypałem tego. Bo ja od ostatniego odcinka to nic nie robiłem na tym serwerze. Tylko sobie przed chwilą wbiłem. 5 minut sobie spędziłem czasu, żeby sobie ustawić kursy na koszenie dwóch pól. Dobra, i będziemy sobie orać powoli. Oczywiście 21 pola numer nie będę orał, bo po co? No, to było fizycznie nieopłacalny biznes. Tu będziemy sobie 20, pole numer 22 orać, no bo tamto pole wymaga orki. Wreszcie mojego diamenta użyję. Bo gdzie on stoi? On gdzieś tutaj stał pod dachem. Dobra, widzę go. Jeszcze dwa ciągniki muszę kupić sobie, takie duże. Ale to mi nie stać na razie. A to pole tutaj, duże też będą się połączyć, ale to później. A na wiosnę będę siał tam co? Soję, bo wielkie pole nowe. No to soja, nie? Bo to będzie u góry na tych trzech kawałkach jest. No to szkoda by tego nie wykorzystać. A jeszcze zanim to zrobimy sobie tak. A dobra, mam na rodzaj gleby. Dobra, to poproszę o analizę. I poproszę o analizę. Dobra, S700 musi być rozładowany. No to go rozładujemy zaraz. Zatrzymaj kierowcę. Jadę do przyczepy. Muszę sobie ręcznie podjechać, no bo wiadomo, nie mam ciągnika. Takiego dużego z przyczepą.
A kupować na razie nie mogę, bo nie masz czego. Ale z rzepaku będę miał kasę, to się kupi. Właściwie to ja nie wiem, czy ma punkt tutaj od dołu od razu. Dobra, od dołu będzie miał od razu, więc... Więc jak on tu się wysypie, to zaraz go o tym puszczę, co tutaj nie prosi. Dobra. Spokojnie, zdążę załamać. Dobra, odpal tego, bo tam Nexem się zablokował. Ja wiem, ja to poprawię później. Ale on teraz nie będzie kosił, bo się zbugował. Muszę go od początku puścić. Od początku tego tutaj. A bo zaraz skoszę tę górkę, bo później mi się nie będzie chciało. To tak na szybko przez owiec przeskoczę, żeby nie było. Tutaj sobie puszczę. Skoszę tą górkę na szybko, bo później po odcinku zapomnę. I zostanie. Muszę bardziej tę górkę tu podrównać trochę. Ale to może poza odcinkiem. Czy pewnie i tak nie podrównam jej, bo zapomnę. Ale nieważne. Ważne, że plan jest. Trzeba by byłem trochę podrównać, albo nie wiem co. Bo zawsze się tam będzie zostawiać to za każdym razem. Dobra, no i rozpocznij kurs. I teraz poczekam sobie sekundę, bo chcę zobaczyć, czy on przejedzie przez to, czy zostawi tego Żyda dalej. No i chyba powinien przejechać. No macie rację. O, oczywiście, że tak. Bo... Dobra. Jednak przejechał. Zaraz sobie Fenda puszczę, spokojnie. To niech sobie kombajn przejedzie. Nie pamiętam, czy to na dole były jakieś jajca z kursem, czy nie. Dobra. Ogień, ogień, ogień. Na ciągnik mogę zostawić sobie tutaj na tym polu. I teraz szybko jeszcze John Deere idę puścić. Gdzie jest John Deere? Bo on się już na pewno wysypał. Rozpocznij kurs. Dobra, wiem, że on jeszcze raz po tym samym będzie jechał, ale trudno. Mam wyrąbane w to. No i dobra, i będziemy tworzyć to nowe pole. To musimy usunąć drzewko. I to drzewko musimy też wyciąć. No i tutaj puszczamy pulk. Gdzieś tak, o. GPS dobrze jest i ogień. No to powinienem lekko wyżej jechać. Żeby po tym równym jechać, ale dobra. Wykryj szerokość. No i teraz będziemy to orać, tylko pierwsze kółko muszę sobie naokoło wjechać. Oczywiście pole numer 22 całe trzeba zaorać, bo wymaga zaorania, więc... Zaraz będziemy orać. Dobra, tu przed drzewkiem, bo wiadomo. Kółko okrągło trzeba ładnie zrobić, pod cosplaya. Bo ja to wszystko na cosplayu robię, więc... Oczywiście orkę sobie ręcznie zrobię, no. Ale to zobaczymy, bo 22 na godzinę to powinno jakoś w miarę pójść, ta orka. Trochę dalej to tej drzew zawsze muszę zostawić, bo... Bo wtedy na 27 trochę za blisko przeorałem drzew. I cosplay... Znaczy no header miałem za mało ustawiony, bo ja miałem 13,7 może ustawione, to może by nie zarył. A że miałem 13,5 metra ustawione, to zarył po prostu headerem w... Co? W drzewo zarył.
Dobra, może w sumie od tej strony możemy orać. To jest tak jakby ta nowa część pola. No tam to do fakt, tam nic ciekawego nie ma. Tutaj w sumie można by było przeorać sobie z tej strony. No coś takiego. Wiem, że ten się ślizga, bo widzę. A muszę zaraz zobaczyć, dlaczego on się ślizga. No tak po okrągu będziemy zawarać. No nie chcę się tego prostować, szczerze mówiąc. A tak po okrągu jest dobrze. Parę przejazdów będzie prosto, więc... Nie ma problemu. My friend. Dobra. Albo zrobię sobie jeszcze jeden poprzecznik, żeby w miarę sobie spokojnie nawracać. I tak będą się to złapnąć i tak. Tu też będzie sobie, bo to jest wielki kawał pola. Oczywiście gładziłem teren zawsze przed odcinkiem, będę gładził teren. Bo wiadomo, tu strata czasu na odcinku, żeby pobić się terenem jeszcze. A tak to przynajmniej mogę wam pokazać orkę. Jeszcze nie zbadali tego pola? O, dobra, nieważne. Ale tam trochę piachu jest, widzę. Ale to się da. Dobra, obracamy pół. Kierujemy z powrotem. No ten kukurydzę to chyba na ziarno sobie zapnę, bo kieszonki nie potrzebuje. Dobra, klas musi być rozładowany. A ten zarył w drzewko. Dasz radę tu jakoś za drzewkiem przejechać? Dobra, ja tu nie wnikam jak on to robi. Ja to zaraz stąd idę. No tak sobie myślałem, że to zostawi. Ale dobra, powinien sobie poradzić. A jak nie, to najwyżej przyjdę. John Deere ma 10 ton, dobra. No i grzejemy ostatni poprzecznik, bo na 3 sobie zrobię, żeby na... Wtedy już na cirku się wykręcę, bo to będzie za 15 metrów. Więc na spokojnie się wyrobię. Też nawet na te 2 by wystarczył, ale jak na 3 będzie, to nic się nie stanie. Znaczy, nie no, ale jak jest więcej, to nic się nie stanie. Gorzej jakby było mniej, nie? Zawsze wolę lepiej, żeby zostało, niż zabrakło. Zawsze jak się beton zamawia, no to na przykład wychodzi 6,8, no to zawsze się bierze 7 kubików, bo to nierówno zawsze wyjdzie. I to jest zawsze lepiej, żeby te dwie taczki zostały niż braku betonu. Nie wiem, czemu akurat do betonu to porównałem, ale niech będzie. Wiadomo, lepiej zrobić... W sumie no nie wiem, co chciałem teraz powiedzieć. A, pomniałem. Coś chciałem powiedzieć, ale... Że lepiej zrobić coś, ale w sumie nawet nie wiem, co chciałem powiedzieć. No i już się w miarę wyprostowało. Leksen się wysypał, z tego co widzę. Dobra, to jak będę na powrocie się to ogarnie. Dobra, oni się tam próbują wysypać chyba. Ale nie wiem, nie wiem. Tak, klas się wysypuje. Stąd zaraz będzie dym. Jeszcze nie wiem, czy są na 4... No bo ja tu po prostu źle wjechałem do tego. Ja tu źle wjechałem do tego, tutaj ten klin wyszedł. Ten żyd wyżył dlatego, że ja źle wjechałem. Bo ja powinienem wjeżdżać tak. Od tej strony. Wtedy, żeby nakładka jeszcze szła na...
No nie zaorane, nie? To jest tak. Slepi. Dobra, Fent ile ma ton? Ile ma Fenton? A, 36. Ale dobra, widzę, że nakładu nie robię, powiem, zbyt dużego. Dobra, w sumie ten skosik mogę już wyrównać, z tego co widzę. Żeby ładnie prosto szło. Ja wyrównam go zaraz i go zaspokój. Jeden punkt dodatkowy sobie zrobię, tak o. No ale to się da. Dobra, S7 musi być rozładowany, ale dużo mu to nie zostało, bo zostało mu dwa przejazdy do końca pola. Więc na spokojnie. Dobra, jakiś chłop gra do urtyka. Co to był za dzień? Nie wiem, co to był za dzień, serio. No i dobra. Klas kosi, kosi. Obrawał Wizego. Na 11 też kurczę, ja sobie puszczę chyba. Tylko, że nie będę miał czym go odebrać, ale... No. Ogólnie dzisiaj jest 19 listopada, a u mnie za oknem jest pełno śniegu. Tak, nie żartuję, jest na serio, pełno śniegu jest. Jest pełno śniegu na dworzu. Jak tak dalej pójdzie, to trzeba będzie chyba chodnik przed blokiem ośnieżyć wieczorem. Bo tu już dobre 12 cm napadało jak nic. Od rana. A jest godzina 13:30. Żeby nie było kurde, że wieczorem trzeba będzie jeszcze chodnik ośnieżyć przed blokiem. Dobra, ja muszę odblokować tego Fenda, bo tam się złe rzeczy dzieje. A on nie jest zablokowany, on sobie tak samo zaparkował. Przejedzie koło tej wrzutki, czy będę musiał mu pomóc? Typa, przejechał. Dobra, no wracaj jeszcze przed tym kasem, bo Fend się tutaj zgłupieje. Teraz pojedzie specjalnie tam, żeby się zabronił. A jedź pan. To jest to, że on 17 godziny jedzie, a nie 10. Więc to też trochę. Trochę szybciej jedzie, nie? Dobra, tu widzę, że ostatni przejazd ma tutaj John Deere. Ja w sumie John Deere'a nie będę puszczał, tam Crossa chyba puszczę sobie na to. Na tą 11, ale to klas to tam na spokojnie. A to nie musi być dzisiaj nawet skoszone. Ale fajnie jakby było dzisiaj skoszone. Właśnie już do końca odcinka tutaj orkę robić na tym polu. Będą się określić sobie tutaj pobadać ten teren, ale to później. Ile mogę tym modem, to mogę modem badać, tak. No a w przyszłych sezonach, bo nie wiem ile to zostało sezonów, serio, bo nie zostało już dużo tych sezonów. Mi zostały tylko 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 pól do kupienia. No a przyszły sezon to będzie soja, więc będzie kasy. Kasy w brud będzie, więc... Bo my gramy na dobrusy na sezonach, to tam soi idzie zarobić, a zarobić. Za każdym razem, jak jest nowe pole, to zawsze soja, no bo jest to grubur. Najbardziej się opłaca zawsze to robić. No. No ale tutaj mam już wszystkie ładnie pola wykupione. Na dole, tutaj na środku mam ładnie wykupione, więc...
Elegancko. I tutaj trzeba tą górę będzie jakąś kombinować z tą górą coś. Jakoś się będzie trzeba zniwelować, żeby to połączyć te pola. Z szóstką nie będę zbyt dużo kombinował. Tą wielką górę zostawię, tylko tam w koło góry jakoś to ładnie się obora. Jeszcze nie wiem jak, ale jakoś to ładnie się obora. Ogólnie chciałbym Fedruna do końca roku skończyć nagrywać. Jakby mi się udało, ale nie wiem czy mi się uda. A jak nie, to chociaż w styczniu skończyć nagrywać Fedruna i mieć już spokój. Oczywiście w odcinki raz w tygodniu, więc... Odcinki z Fedruna nie przeskoczy tego, że będzie więcej odcinków z Fedruna, ale chodzi o to, żeby mieć nagrane, tak? Bo ten film jest na środę. Na przyszły tydzień. Na środę, czyli za ile? Więc jest sobota. 23 listopada, tak? To za 4 dni na to wychodzi. 4 albo 5 dni, coś takiego. Już będziemy sobie orkę tutaj robić powoli. S700 skończył. Ofen gdzieś przyzwonił. Albo klasa zablokował, bo klas mrugarzy jest zablokowany. No i dobra, do lewej, bo to też trochę położymy. Bo nie wiem, który zaczynają odcinek, serio. Musiałbym zobaczyć na OBS-ie, a mi się nie chce teraz. A tak będzie John Deere sypał. W sumie trochę zabrałem, bo dwa pełne zbiorniki, czyli 46. I tu już 6 ton. 54 tony, coś takiego będzie. Coś takiego będzie. A, ja miałem tego case'a poszukać sobie, ale zapomniałem o nim. 45. No, 48 ton będzie. Miałem sobie case'a poszukać, żeby na koniec serii był. Ale zapomniałem o tym. Trzymaj kierowcy. I teraz on będzie podjeżdżał, czy co on tu będzie robił? Nie wiem, przejadę się kawałek kombajnikiem. Albo to co mam, te 9 ton tutaj, to w miejscu mu wysypię i niech on sobie już jedzie na silos, bo to nie ma czasu. Ale pewnie jak mu trochę nasypie, to ruszy. A, patrz, jednak nie ruszył. Będzie pełny? Będzie pełny. Już jest pełny. I teraz pytanie, czy on ruszy, czy muszę go wysłać do domu? A, nie? Dobra, jednak ruszył, ogarnę. Dobra. Nie przywołaj kierowcy, tylko rozpocznij kurs. Prawie bym go znowu przywołał, jak on ma pełno. Sobie teraz na skup pojedzie, na silos pojedzie i będzie elegancko. Wsiąść do pojazdu, byle jakiego, nie martw się o bagaż, pi, ogień, a OBS nagrywa, dobra, 23 minuty, więc jeszcze 7 minut sobie położymy, na spokojnie, i wtedy akurat powinien mi klasik skończyć, bo on tam pół pola ma skoszone, o, pół pola ma skoszone, teraz te krótsze mu zostały, więc... Więc tyle mu tam do zbiornika nie będzie leciało, więc też nie będzie już musiał tyle ciągnik podjeżdżać. W sumie ja go stąd widzę, ale no dobra. Oczywiście zawsze o jeden pług, o całą długość pługa zawsze dalej wyjeżdżam. Jak orzy. No, bo to wiadomo. Żeby się pług naprostował nieraz jak za daleko. Jak za późno bym skręcił na przykład albo coś. Albo nieraz za szybko jak się podniesie, to wtedy taki kawałek zostanie trawy, a po co ma zostać, jak można kawałek dalej przeorać, tak? Więc wiecie, jak jest. No i tak jak mówiłem, chcę na pewno nagrać do końca roku całego Fedruna, może jak się uda. A jak nie, to chodzi do końca stycznia, to już zawsze będzie jedna seria mniej. I wtedy już będę miał środę wolną, na przykład na jakiś inny odcinek. No i będę miał już jakąś, ten dzień środę będę miał wolny na jakąś inną serię.
wtedy na przykład, nie wiem, przełożę się. A nie, no, Foresta nie mogę przełożyć, no bo Forest jest na piątki. A ile Foresta odcinku będzie, tego nie wiem. Ale myślę, że zanim Wellbrun się skończy, to wtedy The Sons już będzie. The Forest of the Sons, czy jakoś tak? Sons of the Forest, o, dokładnie. Tak się nazywa ta gra. Będzie. Bo to już będzie luty, więc no spokojnie. Zanim się skończy ta nagrywać Wellbrun, to już będzie The Sons. Trzeba będzie nagrywać. A jeśli nie nagrywać, no to po prostu sobie będziemy przechodzić. Ale znając nas, to pewnie będziemy nagrywać te Sons. Bo jednak chcę trochę urozmaicić ten kanał, a nie tylko w FS. Dlatego też już zauważyliście... Nie, nie zauważyliście. Dobra, bo ten film jest jednak wcześniej, nie będę. Bo jutro wylatuje nowa seria na kanał. Która będzie na zmianę z Euro Truckiem. A chodzi o... No, no dobra. Będzie to wiedzieć o sobie. No, czyli mam takie dwa dni. Trzy... Czekaj, ile mam odcinków? Pięć odcinków mam tygodniowo. No to trzy odcinki mam z farminga i dwa odcinki z innych gier. No, bo... Na to wychodzi. No bo tak jest. To będzie tam pojechał. Się rozbił gdzieś tam. No bo mam Deforestu na piątek. A w czwartki mam... Wiadomo co. No i dobra. No właśnie o tym mówiłem, że tam trawy trochę zostało, bo za późno się nawróciłem. I zobaczymy jak to wyjdzie. No, orka idzie na razie spoko, nie? Nawet fajnie to wygląda. Dobra. Jeszcze tego... Dobra, bo klas zaraz pełny będzie. A, Fendt sobie ogarnął, dobra. Tylko, że pewnie klasik zdąży nawrócić zanim... Zanim on podjedzie. No już nawrócił klas nawet, więc... Dobra, nie, ja tam nie ingeruję w nich. Sobie położę sobie do końca odcinka i... I po odcinku sobie to najwyżej ogarnę, bo tam zostały dosłownie... trzy przejazdy po skosie. No to tam na spokojnie, ale wolę sobie poorać. Nawet, że te kukurydzy nie ma. Tutaj dziesiątkę orałem, jedenastkę, to pamiętam. Bo musiałem to zaorać wszystko i zaorałem. Tym pługiem. Tylko, że wtedy ten zaorał, a nie żaden, ale... To tak mały szczegół, nie? Ale zaorałem. No jeszcze dwa kombajny na tej serii muszę dokupić. Muszę kupić dwie ciężarówki, bo już mam fajne pobrane. Sprawdzałem już je tutaj nawet. Znaczy, no nie na odcinku, ale... A co to jest za kurs Y? Oła. Aha, to jest ten kurs. Dobra, to ja go mogę usunąć, bo nie jest mi potrzebny do niczego. No i kurs u nas jest skupy i wszystkie skupy mam nagrane, więc... Zima będzie spoko. Jeszcze jakbym dokupił te dwie ciężarówki. To będzie luks. A ja nie mam ich dodanych, więc nawet nie wiem ile one kosztują. Scania chyba 150 tysięcy kosztowała, coś takiego. Scania kosztowała 150 tysięcy, a DAF chyba 100 tysięcy.
Narzędzie musi być rozładowane, a chętnie go podjeżdżę. Jeszcze co? Cały. Tarta. Dobra, ostatni przejazd chyba będę kończył ten odcinek. Kawałek zaorałem. A ile mam minut? O, to trzeba kończyć, bo to 30 minut się. Dobra, więc dziękuję za oglądanie tego odcinka. Do następnego. Trzymajcie się cieplutko. Cześć, pa, pa. Kawałek sobie zaorałem. Myślałem, że lekko więcej założę, ale... Ale pół pola zaorałem. Jak myślałem, tyle zaorałem. Ogólnie jakbym miał to już przygotowane, żebym miał te dwa przecinki i to wszystko zrobione i tylko po długości tak latał jak teraz. No to wiadomo, że się przyszło, ale po co? Tutaj jeszcze musiałem przecież kurs playa przed odcinkiem ustawić. No i dwa pola zostały skoszone. Ale sobie w międzyczasie jeszcze 11 z gole. Więc na spokojnie. Dziękuję za oglądanie tego odcinka. Zobaczyć, czy oni tutaj się wysypali. No, taki nie do końca się wysypali. Ale coś tutaj próbowali. Ja to sobie ręcznie skoszę bez kurzbeja już. Dobra, także na razie trzymajcie się cieplutko. Cześć! Do następnego odcinka. Pa, pa!